Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey i widzimy się po raz kolejny w Sekiro. A więc cóż, ostatnio... przeszliśmy trochę tam, można powiedzieć, pierwszej lokacji. Dotarliśmy do momentu, w którym dostaliśmy tajemniczy dzwonek. Dzwonek nas przeniósł 3 lata w przeszłość. No i dzisiaj zajmiemy się zwiedzaniem tego wszystkiego. Tylko zanim coś, to... zaczynamy po raz pierwszy odwiedzać... drzewko umiejętności. I od razu na wstępie powiem, mój pierwszy cel to zdobycie tego. Później zobaczymy, co dalej. Tak więc po prostu chciałem się upewnić, że będziecie znać moje plany. Chyba da się tak to określić. No i dobra, ruszamy powiedzmy dalej z grą. Bawimy się możliwościami, gramy, ubijamy, mordujemy, pokazujemy, jak to z nas nuby bądź dobrzy gracze. Tam w sumie ze mnie, bo wy to tylko oglądacie. A ile w ogóle oglądacie? Bo powiem szczerze, że poprzedni odcinek się oglądał dosyć słabawo, ale... może to wszystko wina tego, że jeszcze nie osiągnąłem jakichś dobrych wyników na YouTubie. Ale dobra, nie będę się nad tym rozwodził. Dobra. I mamy tu chyba jakiś... jakiegoś nypyca. Nypyc. Thieves at Hirata Estate. You must hurry. The divine heir. What year is it? What year? An odd question. Tell me. It's the year of the Dragon Spring Pilgrimage. The Dragon Spring Pilgrimage? That was 3 years ago. What is this? The sculptor mentioned an old memory. I don't remember any of this, but it appears this is the past. Więc zaczynamy już tak porządną rozgrywkę i w ogóle... proszę, pokazują się moje wspaniałe umiejętności. Oczywiście nie oceniajcie mnie jako gracza, który naprawdę ogarnia temat czy coś, jednak. Bądź co bądź, ja jestem zwykłym noobem, który próbuje coś ciągnąć. Chociaż udało mi się ukończyć, jak już się powtarzam, po raz pierdolionowy, że tak to powiem. Ale żeby nie było, to nic nie zmienia w kontekście tego, jakim graczem jestem. Jedyne to, co mogę powiedzieć, że tyle... i dobra, się trochę plączy. No po prostu miałem na tyle wytrzymałości i wytrwałości, żeby zmierzyć się z grą na symbol ducha, tak? Inaczej mówiąc, to coś, co jest potrzebne, żeby korzystać z mocy ręki. Czyli shurikeny, inne sprzęty. Wszystko to wymaga właśnie symbol ducha. Maksymalnie chyba masz następcy. Naście? Nie jestem pewien, bo... mogę wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że są umiejętności, które zawyżają ten limit i właśnie przez takie umiejętności można powiedzieć, że pogubiłem się w tym, ile jest na początku. Ale dobra, idziemy dalej zwiedzać. Oczywiście najbardziej poboczne miejsca na początek. I nieważniejsza ciekawostka, jeśli chodzi o zwierzęta, tylko tutaj psy. Nie wiem jak z innymi zwierzakami, wiem tylko, że na nie to działa, jeśli rzucicie weekendem, to najczęściej po prostu zwierzak padnie i tyle. A teraz zapraszam chyba na najbardziej wkurzającą rzecz, jeśli się nie ogarnia. Co i jak. Wkurzającą bardziej dlatego, że trzeba mieć wyczucie i w ogóle ogarnąć sytuację. Bo na co dzień to jest takie dosyć proste. No a karpie skarbów, ryby. Na które się głównie poluje dla ich łusek. A łuski, jak mogliście zobaczyć w opisie, o ile go zobaczyliście, nie chcę się po prostu, rozumiecie, marnować czasu na pokazywanie opisu, który możecie zatrzymać i sobie przeczytać. Może kiedyś tam zrobię ten bonusowy odcinek strzania opisów, ale na razie nie. Choć dobra, macie tutaj dłużej. No, tam walutą w specjalnych sklepikach, zresztą jeden z tych sklepików zaraz zobaczycie. Warto je gromadzić, nawet ze względu na to, że po prostu, no, jeśli lubicie
Jak to nazwę, 100% gry to. Zawsze jakieś wyzwanie, żeby wyłapać wszystkie. To bądź co bądź... Z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest raczej zbyt proste. W szczególności właśnie w takich sytuacjach jak ta, gdzie ryba jest daleko od ciebie. A najczęściej ona wtedy znika. Tak. I trzeba wszystko od początku robić. Naprawdę łatwo jest złapać. Chyba, że jesteś mną. To wtedy można czasami nawet spędzić pół godziny na próbowaniu złapać, na tym, żeby łapać i pojedynczą rybę. Ale oczywiście. Ja nie mówię, że tego nie potrafię. Nie mówię, że potrafię. Nie mówię, że to jest proste. Nie mówię, że jest trudne. Mówię tylko, że ja to ja. Jako, że ja to ja, to często zdarza się, że ryby mi uciekają. W sumie jak jaszczurki Titanitu z Dark Souls. Dobra, wróciła ryba. I po problemie. No i właśnie, kupowanie rzeczy za łuski. Jakiś tam szkil. Część maski. Tykwa, która opóźnia stanięcie w płomieniach. I jakieś tam super duper rzeczy, które chyba wszystko potrafi wyzdrowieć, tyle. Mój pierwszy cel, kupić to. Więc chwilowo nie będę nic kupował, chociaż są przydatne rzeczy. A właśnie, jeszcze niektórzy mogli zauważyć, że właśnie tam pod ziemią... Nie, pod jaką ziemią? Pod wodą jest też ryba. To jest temat na później. Póki co nie jestem w stanie jej złapać. Więc nie, nawet nie będę się siłował. Idźmy więc dalej z... W sumie tym, jak lokacja chce, żebyśmy szli. I tylko jeszcze sprawdzę, jak z ekspami. Dalej strasznie dużo brakuje. Dobra. Tak więc aktywujemy posąg. Odpoczywamy przy nim. I teraz nawet nie będę ukrywał, że nie wiem, co zrobić. Po prostu idziemy po symbol ducha, jakieś tam przedmiociki. I przy okazji zaraz idziemy nazbierać dodatkowych rzeczy, które mogą ułatwić, bądź utrudnić, bądź zmienić ogólnie styl naszej gry. Tam w sumie moje, no ale tak jest jakoś się przywykłem do tego, że w niektórych momentach mówię zbiorowo i nie za bardzo chce mi się to zmieniać. Super, zauważyłem. Na szczęście są to dosyć prości oponenci, więc... Jest tak źle, jak mogło się zdarzyć. Poza tym, że oczywiście zostanę trafiony pewnie 20 razy. A jeszcze nie mam zdolności, które... Nawet jak zostanę trafiony, to... I super. I będzie śmierć, jak nic. Na zwykłych oponentach. Prawda, śmierć... To, co po niej następuje, jest mechaniką tej gry, ale jednak... Staram się jak najdłużej nie wprowadzać tej mechaniki w życie. Rozumiecie, takie moje, powiedzmy, personalne wyzwanie. Im dłużej wytrzymam bez umierania, tym dla mnie lepiej. No i zmarnowałem okazję na cios śmiertelny. Drugi raz jej nie zmarnuję. Mimo tego, że zazwyczaj miałem problemy... O, właśnie, jest olej. Będę musiał tego trochę nazbierać. Tak więc jest to jedna z najprzydatniejszych rzeczy w sumie. Ze wszystkich znajdziek tych takich dostępnych do znalezienia tutaj. I tak swoją drogą jeszcze mogę wspomnieć, że dla tych, którzy grę trochę znają, ale się dotarli za daleko, taka porada. W późniejszym etapie nauczycie się zawsze wyprowadzać te ciosy kończące tam, jak są właśnie te czerwone symbole. Nawet na zwykłych wrogach, kiedy widzicie, że i tak zginą. Nie spoilując za dużo, tylko tak delikatnie.
przyszłości, jeśli się tego nauczycie, będziecie mieli dużo łatwiej. Dlaczego, co, jak, gdzie, po co? Nie powiem. Ale no, jak widzę. Warto to praktykować. Późniejszy etap gry znacznie jesteście łatwiejszy, jeśli to potraficie zrobić. Podkreślam, nie chodzi o zabójstwa z ukrycia. Mogą być nawet te po prostu ciosy dobijające. Nie robione z ukrycia, po prostu byleby były. Bo sam sobie cios jest o właśnie takie typu, tego typu. Jest istotny, a nie w jaki sposób go zadany. Mam nadzieję, że dam radę pokazać, co miałem na myśli. A póki co jest tu zły pieseł. Macie tu właśnie demonstrację działania Shurikena. I przy okazji jestem pełen olejem, przez co ten tutaj z pochodnią prawdopodobnie mnie podpali bezproblemowo. I tyle by było z dnia umierania. Loyal wolf, take my blood and live again. Wiem, czy głos należący do jakiego potomka, tego, któremu służymy, zwanego Kuro. No i tu było informacja o wskrzeszeniu i udało mi się zrobić wszystkie achievementy. W tym momencie dostałem pierwszy achievement za wskrzeszenie, bo jak wspominam niejednokrotnie, Steam nie lubi przyznawać achievementów. Ożywieniem jest to, że zazwyczaj gram na offline. Po prostu nie chcę, żeby mi zliczał godziny, więc... No, a i właśnie dla tych, którzy jeszcze nie ogarniają, jak mamy tam zablurowane i nie mamy na różowo świecących kółeczek, to śmierć jest permanentna, przywraca nas do ołtarza. Czy jakiego ołtarza? Do tego posążka. Jednocześnie odbierając nam połowę kasy i tego, jak to się nazywa. Kasy i expa. Oczywiście punkty zdobyte nie są ruszane. Ale widzicie, bądź co bądź, nawet mi się zdarza jeszcze zginąć na dosyć łatwych momentach przez kiepskie podejście do tego, nieostrożne walki w ogóle. Jak ja lubię takie momenty, kiedy po prostu wrogowie się spamią i ja nawet nie mam jak zareagować, bo no oczywiście ich spam jest nieprzerywalny. Ale liczyłem na to, że będzie tak prosto, pięknie. W ogóle. Ale wiecie co, nie będę ryzykował. Przyjdziemy tu jeszcze raz. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Bo żeby nie było... Ja jednak nie lubię ginąć tak permanentnie i tracić tego wszystkiego. Po prostu czuję wtedy, można powiedzieć, takie coś w stylu zacofania, utrudnienia. Nie ma co się dziwić, bo jednak każda śmierć karze gracza, bądź co bądź. Ale jednak, chciałbym mieć jak najprostszą ścieżkę, można tak to nazwać, w drodze do tego, co w drodze rozwojowej mojej postaci. Jak gotówka nie jest problemem, tak stracenie dostępu na drodze do skill pointa, tam punkt umiejętności, doświadczenia, no rozumiecie, mówię tak jak to się zazwyczaj w środowisku graczy mówi, czyli z Inglisza. Ale wiem, że polski język też ma swoje określenia na to wszystko i to powinienem po polsku, jako że jestem Polakiem i w ogóle. Nie lubię tych stoporami, powiem wam szczerze. Jakoś tak po prostu trudno mi się z nimi walczyć w ogóle. I proszę, już mamy ćwierć kolejnego punktu wskrzeszenia. Razem spróbuję, żeby mnie nie zauważyli.
Prawdopodobnie i tak mi się nie uda, no ale... O, już zaalarmowałem kogoś. Look at it burn. Whoever called this a fire-breathing barrel wasn't kidding. I can feel my spirits lifting already. You ain't wrong. This estate always rubbed me the wrong way. You gotta give it a good set. I tak zostałem zauważony, ale przynajmniej fajna rozmowa. Można było zasłyszeć. Odnośnie właśnie rzeczy, po którym tu można powiedzieć przybyłem nawet. Kolejny super przydatny przedmiot, który niejedną bitwę w połączeniu z olejem potrafił czynić dziecinnie prostą. Dziękuję bardzo, znowu się nie udało. Prawdopodobnie zaraz będzie już ta permanentna śmierć i te wszystkie staty, o których mówiłem. Bo oczywiście jak ja się bardziej staram, to gra musi jeszcze to musi mi jeszcze bardziej nie wychodzić. Pewnie gdybym halał z prawej. Gotowy się na to, że zginę z 20 razy, stracę wszystko co mam i nigdy nie zdobędę kolejnego skill pointa, to bym nagle magicznie wszystko robił dobrze. No ale cóż. Dobra. Jakieś tam przedmioty. No super. Pozwólcie, że na chwilę wyciszę mikrofon, bo hałasy będą prawdopodobnie za chwilę, więc lepiej żebyście tego nie słyszeli. A więc hałas ustały. To chyba da się słyszeć, patrząc na to, że mikrofon znowu włączony. I to, po co przybyłem, zostało właśnie pozyskane. Ognista lufa. Kolejne narzędzie do łapki. Bardzo przydatne, w szczególności jeśli się je potem ulepszy z odpowiednimi umiejętnościami i w ogóle. Osobiście może nie używam go najczęściej, ale jest jak nic jednym z moich ulubionych. Hello. You are Shinobi, if I'm not mistaken. Take the Shinobi axe from the temple and split their skulls wide open. Please. I w sumie mogę powiedzieć jeszcze tak osobiście, szczerze i w ogóle, że znowu zapominam o czymś takim jak... Po pierwsze już tu nie podsłucham, przynajmniej nie teraz. Ale odbijanie ciosów. Dlatego macham mieczem, a za mało... Właśnie skupiam się na tym, żeby odbijać ciosy. Prawda, pełen potencjał odbijania ciosów jeszcze nie jest, powiedzmy... niedostępny z wielu powodów, między innymi tego, że najprościej mówiąc nie mam jeszcze dostępu do dwóch umiejętności, które znacznie ulepszają tą technikę bitwy. Da się to nazwać techniką. Nie, no ale mówiąc najprościej to po prostu sposobu bitwy. Prowadzenia. Niestety jedno podsłuchanie przepadło. Nic ważnego, powiem wam szczerze. Go on to the next one. But if there's any offerings, we could give them to Lord Juzo. Enough! We don't take from Buddha. How many times do I have to tell you before it sinks into your thick skull? Please, don't get angry at me, boss. I'm sorry my skull's so thick. Mimo wszystko, jak widać, ludzie wierzący. Buddha. Chociaż jeśli się nie mylę, Buddha nie był bezpośrednio... Tego co wiem na temat buddyzmu, właśnie nie był początkowo bogiem, tylko był prorokiem, który, można powiedzieć, wyznaczył to kierunek. Nie wiem, czy później został jakoś tam uznany za
No i proszę, kolejne narzędzie. Właśnie topór się robi małpy. A kontynuując, nie wiem, czy został potem uznany za boga w końcu, czy kogoś takiego, kogo się wyznaje, czy... Jako założyciel, powiedzmy, prekursor tego wyznania, to... No, oddawana jest mu cześć, tylko że... No nie jako bogowie, a właśnie jako... prekursorowi tego wszystkim, tego wszystkiego. Bądź szczerze, nie wiem. Aż tak się nie zagłębiałem nigdy w historię buddyzmu. Ale no, taka malutka ciekawostka. Tak więc w sumie osiągnęliśmy chyba wszystko, co miałem tu osiągnąć. Żeby nie było to jeszcze nie wszystko, po co tu przybyłem. Bo nie będę ukrywał to, że grałem w grę, to, że wiem. Próbuję wykorzystać do tego, żeby przeoszczędzić sobie trochę. Na gotówce. Na czasie. Na różnych rzeczach, mówiąc najprościej. I wściekłe kurczaki, jeszcze tak swoją drogą mogę powiedzieć, mam ciekawostkę, są jednymi z tych przeciwników, którzy niejednokrotnie mnie podczas mojego osobistego grania prywatnego pokonywały. A w późniejszym etapie jakoś tak, niby to są prości oponenci, a jednak często podałem ofiarom. 4 punkty umiejętności już nagromadziłem, nieźle. Tak więc, na obecny moment zawracamy do rzeźbiarza. I ponowne skilla. W sumie na razie jeden, potem zobaczymy, czy będę jeszcze jakiegoś brał, czy nie. Więc zanim zapomnę, biorę jednego z najpotężniejszych. Opcję stanięcia na dzidzie przeciwnikowi. Nieważne jak to brzmi. Pozwala bardzo dobrze skontrolować wszystko i w ogóle. Ale są tu jeszcze inne bardzo przydatne, typu jeszcze łatwiejsze skradanie się, czy no, tutaj ten taki wirujący atak. Ale na obecny moment biorę tylko to, co jest mi niezbędne. Gdyż, jak już mówiłem, wiem jak chcę grać. Wiem, co mi się przyda. Może zmienię zdanie z czasem. Na obecny moment po prostu będę zgodnie z moim pierwotnym planem lezł. Nie. No. U naszego gościa, tego tamtego od ćwiczeń, właśnie można teraz już też ćwiczyć kontrę Mikiri, czy jak to tam się nazywało. Ale to nie po to byłem. So, you're back. Was that a dream? Or was it real? Whether it was a dream or it was reality, I have no idea. There is one thing I can tell you. The great Buddha has seen fit to awaken old memories within you. What you felt, what you remembered, that is what it all depends upon. I'm not sure if what I saw is what truly happened. That's how it works. No, taki dialog, że brawo, Buddha uznał cię za godnego i w ogóle. A zanim coś, to montujemy dwa bardzo przydatne narzędzia. Pierwsze, ogniopluj. Drugie, topór do psucia tarczy. The Shinobi prosthetic. Appears you've taken to it quite well. Here, this is for you. I proszę, drugie drzewko umiejętności na temat protezy tym razem. What is it? It contains ways to bite into your foes with that fang of yours. In other words, fighting techniques for your prosthetic arm. I see. I had thought that prosthetic techniques wouldn't ever be needed again, but it seems I was wrong. Another time then. I'll lend you shelter anytime. Teraz uczą mnie, jak zmieniać narzędzie. Ja już to dawno robiłem. No. Ale dobra, teraz skoro mam nowe umiejętności. Pierwsze, coś tego typu. Drugie, coś tego typu. Ja wiem, dużo to mówi. Na obecny moment powiem wam szczerze, że nie będę brał niczego. Czasem przed pewnym momentem wezmę to. Później wezmę jeszcze jakieś inne rzeczy. Na razie nie biorę niczego. I w sumie na liczniku mamy już 25 minut, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście miło byłoby, gdybyście zostawili swoją opinię. Czy to w postaci komentarzu, czy łapki w górę. Ewentualnie subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w sumie w kolejnych odcinkach z Sekiro, bądź no w sumie nawet innych gier, jeśli w końcu znajdę chwilę. Hej.